Dzień dobry kochani, witamy na kanale We Dwoje Przez Noje. Witam Beata. I Konrad. I nasz mopsik. Tak, tylko trochę niżej. Hello. Hello Maddie. Kochani, dzisiaj mamy niespodziankę. Przedstawiamy Wam nasz nowy rozdział. W naszym życiu. Postanowiliśmy przenieść się do kamperka. Kochani, Mercedes-Benz. 2010 rok, dieselek 22CDI, klasyka gatunku, wersja podwyższana, przedłużana, z wykonaną zabudową w środku. Szoferka klasyka gatunku, jak widzicie, dwa miejsca przeznaczone dla dwóch osób. Wersja fajna, bo w ogóle bezwypadkowy samochód udało się zdobyć. Z klimatyzacją, no ma on drobne jakieś tam braki, gdzieś tutaj brakuje zaślepki, ale to są detale, które jeszcze będziemy poprawiać. Siedzenia bardzo wygodne. Tak, elektryka, no 400 W solarów u góry jest. Kontrolery Victron Connect, bardzo fajna firma. No naprawdę ich polubiłem, po prostu wszystko działa, interfejs, aplikacja super. Pod spodem tutaj jest, znajduje się akumulator 120 Ah. No przyznam szczerze, że testowaliśmy najpierw lokalnie, no dwa laptopy, webas, to wszystko działa, no nie udało się po prostu tego w życiu rozładować. Ogrzewanie elektryczne webas to pod spodem, bardzo ładnie się sprawuje w zasadzie. Na tutaj macie regulator na pozycję 1,5, to już jest wystarczające. Pod drugim siedzeniem jest cała elektrownia. Tu u góry solary, mówię, 400 W jakbyście kupowali, warto. No, dwa stanowiska, dwa maki, dwa monitory, webas, to lodóweczka, wszystko działa. To nasz bagażnik, takie podręczne rzeczy tutaj na razie. Kuchenka na wkłady, stół turystyczny, wąż do napełniania wody. Mamy też zewnętrzny agregat prądu, gdyby była potrzeba. Przetwornice, dodatkowy tutaj zasilacz, także tu jest bardzo ładnie instalacja zrobiona. Boiler 1,5 kW, to jest boiler na 220 V, z tego względu, że szybko się ta woda nagrzewa. No są różne inne rozwiązania, tu jest z tego typu, a tam w rogu pompa, zbiornik wody. No a nasze mieszkanko to przedstawi Beatka z mopsikiem. Tak, Konrad już powiedział co tam technicznie, a Beatka co praktycznie. No to kochani, teraz zapraszamy do środeczka. Zobaczycie jak nam się mieszka. I zaczynamy może tak. Tu mamy łazieneczkę, stoilet, wszystko na wypasie, woda ciepła również jest, ale to Konrad chyba już mówił o tak, ja już technikalię tak? przedstawiłem. Tu coś najpiękniejszego dla kobiety, czyli lustro. I to jest, kochani, lustro weneckie w ogóle, także tak. Nie widać z zewnątrz, a z środka wszystko widzisz. Pięknie. Mega. Kobieta efekt. Takie rzeczy potrzebuje. Tu słuchajcie, no ciąg szafek, logiczne. Tu mamy kuchenne, tu mamy lodóweczkę elegancko. Tak, kompresorowy Mobi Cool. Polecamy również tą firmę. Bardzo fajne. To się sprawuje, tak. Naprawdę. Zlew z ciepłą również wodą. Tu mamy telewizor, ale on tak, służy jest jako monitor, tak? Tak, jest dekoder też wbudowany. Tutaj widzicie, są wyjścia zrobione, ale nie oglądamy telewizji. Tak. Ogólnie mniej więcej pokażę wam, jak mamy zorganizowane właśnie z takimi fajnymi organizerami wszystkie rzeczy w środeczku, żeby nam to wszystko nie jeździło i się nie ruszało. Tutaj są, wiadomo, naczynia, gary, wszystkie to, co potrzebne w kuchni. Tu mamy bardziej takie szuflady z rzeczami do komputerów, kable, wszystko. Czekajcie. Tak, tutaj. Tu stoliczek. Stolik. Siedzisko oczywiście. Siedzisko matusi. Pod spodem jest zbiornik wody. Powyprowadzane są wszędzie wyjścia do ładowania, USB. Tak. Tak jak mówię, mamy 12 i 220 V normalnie. Tak jest. Jest no to i co? No i tutaj mamy jeszcze łóżko. Tak, wygodne. Łóżko jest 190 w sumie na 200 nam tak wlazło, więc no ja mam 1,75 m, to no spokojnie wystarcza. A tu dwie szafki, jedna z Beatki, druga Konradka na rzeczy, na ubrania po prostu, tak? No i tu są jeszcze dodatkowe dwie szuflady, w
których co mamy? W jednych takie cieplejsze rzeczy, a w drugich komputery, no, sprzęt, nie? Fotograficzną obiektywę. Dokładnie. Mamy jeszcze, zobaczcie, fajne roletki, które nam się opuszczają elegancko i nas nie widać. I oczywiście, jak chcemy mieć piękny view, no to sobie no, te widoki to najlepszy hit rano, jak tak, się budzisz. Z drugiej strony. Z drugiej strony jest to samo, teraz są drzwi przesuwne, odsunięte, więc nie widać. I oświetlenie LED-owe, fajne paski, regulowana jasność, super to wszystko wygląda wieczorem, pokażemy Wam widok taki z zewnątrz. No co? Ogólnie mieszka się rewelacyjnie, śpi się też rewelacyjnie, jeździ się jeszcze bardziej rewelacyjnie, możesz być gdzie chcesz, kiedy chcesz, ile chcesz. No i co, nie potrzebujemy hoteli, nie potrzebujemy restauracji, nie potrzebujemy tak naprawdę nic, bo mamy wodę ciepłą, zimną. Wszystko tu jest tak naprawdę. Mamy gdzie zjeść, mamy na czym ugotować, mamy kuchenkę przenośną póki co. Bardzo fajnie się nam sprawdza, także no, super. Żyć nie umierać, rewelacja. Ja jestem happy. Jakiś miesiąc czasu jeździmy, nie? W tym momencie tak bardziej Polska Południowa, Czorsztyn, Kielce, te wszystkie rejony, a teraz wypuściliśmy się w stronę tutaj Polskiego Morza, także pierwsze wrażenia super, bo wszystko działa, nie? Nie psuje się, jest cieplutko. Jest elegancko. Wysypiamy się rewelacyjnie, no, jest możliwość pracy, także no, polecamy takie spontaniczne życie. Chyba najlepsza decyzja życiowa jak na razie. Jest świetnie, polecamy. Wiadomo, że to pewnie może i nie dla każdego, ale nam się bardzo podoba. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No cóż, uśmiechnięci. Oglądajcie dalej nasze przygody. Będziemy zapraszamy pokazywać serdecznie takie życie vanlife'owe. I co? No, bo do zobaczenia. W trasie, tak? Więc tak, jesteśmy w trasie, dopiero wiecie, pokazywać. Sprawdzamy to wszystko, no wszystko działa, także można teraz zająć się przygotowywaniem filmów, pokazywaniem jakichś fajnych miejsc. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Hej! Hej.